znaczy, samochód nie mogę poznać na podwórze. Dzień dobry. Cześć. Dobry dzień. I mówię, jak witam. Nie,
Cię zastąpić, żeby tam nie siadł, żeby było... No, właśnie mówię, że tam nie. No, panie nie tu. Jeśli pan... Następca tu siada. No dobrze by było, bo jeśli no. będzie, no to nie, że będziemy robili przestoje. Ja zrobię przerwę. No, no. No nie, no nie było, że robicie tam nie tam. To będzie szybko, sprawnie. O, myśmy widzieli. Pani, to nie będzie przerwy za to, szkoda czasu. Jezu, ale maseczce nic nie widać. Tam gdzie tam, nic nie widać. Może coś.
Czy już mogę? Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Ja serdecznie witam Pana Wójta Ignacego Mieczynkowskiego. Witam serdecznie również Pana Skarbnika Powiatu Przewodniczącego, Panią Inspektor Biura Rady, Panią Martę Mądrecką. I również witam Pana Artura, obsługującego kamerę. Witam również koleżanki i kolegów radnych. Proszę Państwa, proszę o potwierdzenie kworum w tabelce. Szanowna Rado, otwieram 30. sesję 8. kadencji Rady Gminy Cieszków i stwierdzam, że na 15 radnych uczestniczy 14 radnych sesji, co stanowi większość pozwalającą obradować i podejmowanie prawomocnych uchwał. Wysoka Rado, wprowadzam porządek obrad 30. sesji, brzmi jak w zawiadomieniu. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z radnych lub pan wójt pragnie wprowadzić propozycję jego zmian? Nie widzę. W takim razie odczytam porządek obrad sesji, która będzie realizowana. Punkt pierwszy, to już nastąpił otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Drugi punkt, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 29. sesji. Czwarty punkt, sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Piąty punkt, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Szósty punkt, sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych za rok 2020. Siódmy punkt, sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa za rok 2020. Ósmy punkt, sprawozdanie z działalności Komisji Skargi i Wniosków Petycji za 2020. Dziewiąty punkt, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwał w sprawie WPF-u Gminy Cieszków wraz z projektem uchwał budżetowym na rok 2021. Dziesiąty punkt, zapoznanie się z opinią Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych do projektu uchwały w sprawie WPF-u Gminy Cieszków oraz projektu uchwał budżetowych na rok 2021. Jedenasty punkt, podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszków za rok, na lata 2021-30, podpunkt B, budżetu Gminy Cieszków na rok 2021, podpunkt C, zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cieszków na 21 rok, 12 punkt, interpelacji i zapytanie, 13 wnioski i oświadczenia i 14 punkt, zamknięcie obrad 30. sesji Rady Gminy Cieszków 8. kadencji. Stwierdzam, iż zapoznałem się z protokołem 29. sesji, który wiernie odzwierciedla jej przebieg i zwyczajowo jest do wglądu w biurze rady. I podpunkt czwarty, przechodzimy do podpunktu czwartego. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Przedstawię Państwu sprawozdanie z podjętych uchwał realizacji wprowadzanych zarządzeń w okresie między sesjami, czyli od 23 grudnia ubiegłego roku do 25 stycznia bieżącego roku. W okresie między sesjami wydałem następujące zarządzenia. Numer 130 dotyczyło zmian w Radzie Gminy Cieszków na rok 2021. 131 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zarządzenie numer 132 dotyczyło ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Cieszków w okresie wspierania i
upowszechniania, w zakresie, przepraszam, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzenie 133 z tego roku w sprawie ustalenia wzorów wniosków i zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkołach podstawowych, na których gminę jest organem prowadzącym. Zarządzenie 134 dotyczyło powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Zarządzenie kolejne 135 dotyczyło ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok 2021-2022, dla których gmina Cieszków jest organem prowadzącym. Zarządzenie 136 dotyczyło ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Cieszków. 137 dotyczyło powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2021 zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na ostatniej sesji 23 grudnia Rada uchwaliła następujące uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Kolejna dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy. Kolejna dotyczyła udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Milicz. Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Kolejna uchwała dotyczyła gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021. I ostatnia uchwała z poprzedniej sesji dotyczyła przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Cieszków na lata 2021-2030. Powyższe uchwały przekazano do Wydziału Kontroli i Nadzoru Wojewody Dolnośląskiego oraz do Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. Dziękuję. Dziękuję ślicznie, panie wójcie. Przechodzimy do punktu, szanowna rado, 5. Sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie sprawozdania. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020. W roku 2020 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cieszków pracowała według opracowanego przez siebie, a przyjętego przez Radę Gminy planu pracy. W trakcie jego realizacji odbyło się 14 posiedzeń komisji, z czego 8 to posiedzenia wspólne, na których były podejmowane zagadnienia z planu pracy Komisji Rewizyjnej z innymi komisjami Rady, 6 posiedzeń miało charakter indywidualny. Komisja w swojej rocznej pracy poruszyła następujące tematy. Kontrola gospodarki finansowej gminy polegająca na ustaleniu zobowiązań gminy i gminnych jednostek organizacyjnych powstałych w roku 2019, a pokrytych w roku 2020. Zapoznała się ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie oraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania remontu w Gminnym Centrum Kultury. Kontrola realizacji umowy zawartej na dofinansowanie zadania przebudowa remizy OSP w Cieszkowie. Komisja zebrała niezbędne materiały do oceny wykonania budżetu gminy w 2019 roku i wypracowała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2019. Treść opinii komisji jest załącznikiem do protokołu 9/2020 z posiedzenia w dniu 22.06.2020. Jednocześnie sporządziła wniosek w sprawie absolutorium dla wójty gminy za rok 2019. Podczas wspólnych posiedzeń komisji członkowie zapoznali się z sytuacją finansową i organizacyjną oświaty za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019-2020. Komisja podczas posiedzenia z udziałem prezesa Zarządu Międzygminnego ECO z siódemką kapłanią Ewą Owal zapoznała się z sytuacją dotyczącą gospodarowania odpadów w gminie Cieszków. Odbył się wyjazd na składowisko rekultywacji odpadów w Kuzowicach. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania PGK Dolina Barycie. Przeprowadzono analizę i omówiono sprawozdanie wykonania budżetu gminy Cieszków za pierwsze półrocze 2020 roku oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie za pierwsze półrocze 2020. Komisja pozyskała informacje dotyczące zadań inwestycyjnych
oraz pozyskiwania środków na poszczególne inwestycje w gminie Cieszków w roku 2020. 10 września 2020 roku komisja przeprowadziła kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie. Zakresem kontroli było wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020, działalność jednostki w zakresie pomocy społecznej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Kontrola działań wójta gminy mające na celu ściągalność zaległości podatkowych i umorzeń tychże zaległości w roku 2019 oraz w roku 2020. Kontrola wydatków środków z Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa w gminie Cieszków. Komisja analizowała projekty uchwał w sprawie podatków dochod lokalnych na rok 2021. Podczas wielu spotkań na bieżąco wójt gminy przekazywał informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z pandemią na terenie naszej gminy i powiatu oraz działań podejmowanych w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu. Na posiedzeniach komisji poruszano również wiele spraw i problemów będących bieżących zgłaszanych przez członków Rady, a także omawiano projekty uchwał na sesję Rady Gminy. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami w spotkaniach, Komisja Rewizyjna w miarę możliwości starała się realizować ustalony program swojej pracy. Podpisał nam przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję panu Szczepańskiemu. Szanowna Rado, czy ktoś z Rady chciałby zabrać głos? Przypomnę tylko tyle, że na wspólnej komisji były omawiane wszystkie sprawozdania. Jeżeli ktoś z Rady chciałby zabrać jeszcze głos, to bardzo proszę. Nie widzę, więc przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych za rok 2020. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Sprawozdanie z Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych za rok 2020. W roku 2020 Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych w gminie Cieszków pracowała według opracowanego przez siebie, a przyjętego przez Radę Gminy Planu Pracy. W trakcie jej realizacji odbyło się 13 posiedzeń komisji, z czego 8 to posiedzenia wspólne, na których były podejmowane zagadnienia z planu pracy komisji budżetu z innymi komisjami Rady. 5 posiedzeń miało charakter indywidualny. Komisja w swojej rocznej pracy poruszyła następujące tematy. Omawiała zagadnienia dotyczące oszczędności w budżecie gminy Cieszków oraz formy pomocy dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy Cieszków w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Zapoznała się z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Cieszkowie oraz filii bibliotecznej w zakresie obsługi rejestru czytelników oraz działalnością Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie. Przeprowadziła analizę wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2019. Komisja podczas posiedzenia z udziałem prezesa zarządu międzygminnego Eko-Siódemka panu Ewą Kompa zapoznała się z sytuacją dotyczącą zagospodarowania odpadów w gminie Cieszków. Odbył się wyjazd na środowisko deputowacji odpadów w Guzowicach. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania PGK Dolina Baryczy. Oceniła sytuację placówki oświatowej na terenie gminy Cieszków w kontekście przygotowania jednostek do rozpoczęcia roku szkolnego oraz funkcjonowania stołówki szkolnej. Zasięgała informacji na temat sytuacji finansowej oraz potrzeb w jednostkach oświatowych. Zasięgała informacji dotyczącej poniesionych kosztów związanych z pandemią koronawirusa. Przeprowadzono analizę i omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cieszków za pierwsze półrocze 2020 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie za pierwsze półrocze 2020. Komisja pozyskała informację dotyczącą zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków na poszczególne inwestycje w gminie Cieszków na roku 2020. Komisja analizowała projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Analiza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie o sytuacji osób starszych, samotnych, rodzin wielodzietnych przed sezonem zimowym. Przeprowadziła analizę ściągalności podatków, zaległości w płatnościach, ulgi i umorzenia w 2019. Zasięgała informacji na temat działań wójta gminy mająca w celu ściągalność zaległości podatkowej i umorzeń w 2019 oraz 2020 roku. Ze względu na obostrzenia dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19 Komisja nie zrealizowała analizy stanu świetlic wiejskich oraz placów zabaw
punktem zostanie uwzględniony w planie pracy Komisji na rok 2021. Podczas wielu spotkań na bieżąco wójt przekazywał informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z pandemią na terenie gminy i powiatu oraz działań podejmowanych w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu. Na posiedzeniach komisji poruszano również wiele spraw problemów bieżących zgłaszanych przez członków Rady, a także omawiano projekty uchwał na sesję Rady Gminy. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami w spotkaniach Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego Spraw Społecznych w miarę możliwości starała się zrealizować ustalone wewnętrzne pracy. Podpisał przewodniczący Komisji Budżetu Robert Puciński. Dziękuję panu Puckiemu, przewodniczącemu Komisji Budżetu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania? Nie widzę, więc przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie działalności Komisji Rolnictwa za rok 2020. Panie przewodniczący, proszę. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa za 2020 rok. W roku 2020 Komisja Rolnictwa Rady Gminy w Cieszkowie ze względu na zaistniałą sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 nie zrealizowała w pełni założonego planu pracy. Członkowie komisji uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach, podczas których omawiali wykonanie budżetu gminy za rok 2019. Analizowali wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Pracowali nad projektami podatku i opłat lokalnych na 2020 rok. Odbyła się również komisja wyjazdowa na składowisko rekultywacji odpadów w Pozowicach. Pozostały zaplanowany, a nie zrealizowany zakres czynności komisja zostanie ujęty w planie pracy na rok 2020. Podpisał przewodniczący komisji Rafał Gąberowski. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Rafałowi Gąberowskiemu. Czy szanowna rada chciałaby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania? Nie widzę, dziękuję, więc przechodzimy do podpunktu 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skargi i Wniosków Petycji za rok 2020. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020. W 2020 roku wpłynęła jedna skarga na dyrektorów szkół, która dotyczyła niezapewniania elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUA. Po przeanalizowaniu treści skargi komisja uznała skargę za zasadną. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. W związku z powyższym nałożono obowiązek na dyrektorów szkół o zapewnienie możliwości przesyłania korespondencji za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W ostatnim czasie wpłynęła jedna petycja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19. Podpisał przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie WPF-u gminy Cieszków wraz z projektem uchwały budżetu na rok 2020. Przypomnę, że na komisji ta opinia została odczytana, więc bym tylko prosił pana skarbnika o potwierdzenie, jaka była opinia komisji. Szanowna Rado, zgodnie z tym, co powiedział przewodniczący, opinia była ujęta w planie pracy oraz rozpatrywana na ostatniej komisji. Opinia oczywiście na temat wieloletniej prognozy finansowej, jak i samego budżetu na rok 2021 jest pozytywna. Tyle w tym temacie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos do tej opinii? Bardzo proszę. Ja tylko mam takie pytanie odnośnie tej opinii, bo tutaj na pewno radni, jeżeli czytali, to jest wykreślony złoty stok, wpisana gmina Cieszków. Dlaczego nie ma żadnej parawki? Skoro się po prostu ktoś popełni jakiś błąd, to powinna być parawka, tak, tak to zwyczajowo wygląda. A tutaj ktoś po prostu wykreślił i tylko wpisał gmina Cieszków. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa. Zgadza się, widzieliśmy ten błąd. Ten błąd nie jest wynikiem naszej poprawki, tylko wynikiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc takie pytanie powinniśmy skierować raczej do tej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do podpunktu 10. Zapoznanie się z opinią Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych do projektu uchwały w sprawie WPF-u gminy Cieszków oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Proszę. Opinia
Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Gminy Cieszków do przedłożonego przez wójta gminy Cieszków projektu budżetu na 2021 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 roku dokonała analizy projektu w budżecie na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczył wójt oraz skarbnik, którzy to udzielali szczegółowych wyjaśnień do projektu. Projekt budżetu został złożony w Biurze Rady Gminy Cieszków 16 listopada 2020 roku. Do projektu złożono również autopoprawkę budżetu z dnia 12 stycznia 2021 roku. Weryfikując przedłożone dwa projekty uchwał, komisja stwierdziła: punkt pierwszy. Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 23 909 003 zł, z czego dochody bieżące stanowiły 23 736 763 zł, a dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia 172 000. Punkt drugi. Wydatki planuje się na kwotę 23 859 003 zł z podziałem na wydatki bieżące 22 640 580 zł, a wydatki majątkowe 1 218 423 zł. Punkt trzeci. Komisja zwraca uwagę, że kwota wydatków majątkowych pierwotnie planowana w rzeczywistości będzie o wiele większa ze względu na otrzymane w 2020 roku, a nie wydatkowane środki pomocowe, które to zasilą z budżetu w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Punkt czwarty. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 50 tysięcy, która to wraz z planowanym przychodem wynoszącym 0,5 miliona złotych pokryje spłatę zaciągniętych zobowiązań PKO i pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Punkt piąty. Zachowane zostały reguły budżetowe wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności artykułu 242 dotyczący wynagrodzeń dochodów i wydatków bieżących oraz artykułu 243 dotyczący maksymalnego zadłużenia. Punkt szósty. Komisja zwraca uwagę na skromne możliwości finansowe gminy w zakresie uzyskiwanych dochodów, co przekłada się na potencjał rozwojowy i uzyskiwane wyniki przeznaczone są głównie na bieżącą niezbędną działalność gminy. Zdaniem komisji proporcja subwencjonowania zadań oświatowych jest niedostateczna, w związku z czym jednostki szkolne prolongują zobowiązania, w szczególności ZUS, na następny rok budżetowy. Prolongaty przedłużające budżet 2020 wynosiły ponad 350 tysięcy, a na rok 2020 przeniesiono ZUS do zapłaty z roku poprzedniego w kwocie 472 tysiące złotych. Poziom zadłużenia wykazany w wieloletniej prognozie finansowej określony jest w granicach dopuszczonych przepisach, przy czym ogranicza on możliwość uzyskania wielu potrzebnych pożyczek czy kredytu niezbędnych, aby móc zrealizować kolejne istotne dla gminy inwestycje w infrastrukturę. Punkt 9. Określone w projektach uchwał finansowe wielkości budżetowe ustalone zgodnie z zasadami przewidywanymi dochodami i wydatkami pozwalającymi na wykonywanie zadań publicznych realizowanych przez gminę. Przy czym największe trudności związane są z zadaniami oświatowymi. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu dotycząca budżetu i WPF jest pozytywna i nie budzi ze strony Izby zastrzeżeń, jednocześnie wskazując na poprawności sporządzenia uchwał. Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, ustalone dane komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2021 rok oraz wieloletnią prognozę finansową o 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Budżetu. Czy ktoś z państwa z operatorem chciałby zabrać głos w sprawie tej opinii Komisji Budżetu? Nie widzę. Tak? Jeśli można też... Bardzo proszę. No więc taką ściągę, jeśli to jest coś na temat sum. Dochody nasze 23 900 903 zł. Dotacje dostajemy od wojewody
500 plus inne zlecone to jest 8 647 000. A subwencje dotacje ministerialne to jest 11 milionów. Jakbyśmy to odjęli, to zostaje nam 3 898 000 na działalność Urzędu Gminy ze wszystkimi sprawy, to około 4 milionów zostaje nam pieniążone. Na naszą gminę nie są duże środki, ale mówiąc, praca pana wójta i pana skarbnika prowadzi w dobrym kierunku. Dlatego jest to opinia pozytywna też. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z rady chciałby zabrać jeszcze głos? Ja tylko chciałbym się odnieść, że zgadza się to, co pan przewodniczący mówił. Wiemy to już od pewnego czasu, że w większości są to sumy, które przychodzą z rządu. My tylko mamy ten mały procent, który musimy gospodarować. Więc szanowna rado, jeżeli nie widzę więcej głosów, chciałbym przejść do punktu kolejnego, punktu roboczego, czyli podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A wieloletniej prognozy finansowej gminy Cieszków na lata 2021-2030. Pana skarbnika bardzo bym prosił o odczytanie uchwał. Uchwała Rady Gminy Cieszków w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszków na lata 2021-2030. Na podstawie ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Cieszków na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Cieszków obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Upoważnia się wójta gminy Cieszków do zaciągania zobowiązań, po pierwsze, związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały, po drugie, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ustęp drugi. Upoważnia się wójta gminy Cieszków do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym, kierownikom jednostek organizacyjnych gmin. W zakresie umów określonych w ustępie pierwszym punkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w artykule 72 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych. Ustęp trzeci. Upoważnia się wójta gminy Cieszków do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programu w zakresie polityki spójności finansowanych środkami unijnymi. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cieszków. Paragraf 5. Traci moc uchwała 16-130-20 gminy Cieszków z dnia 14 stycznia ubiegłego roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cieszków na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Treść uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Przypomnę tylko, że na komisji wspólnej dyskutowaliśmy nad tymi projektami uchwał, którymi dzisiaj będziemy głosować. Więc czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc szanowna rado, bardzo bym prosił przejść do głosowania. Pan Pietrus i pan Dwajewicz. Szanowna Rado, 14 poradnych jest za przyjęciem uchwały, czyli uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu B.
podjęcie uchwał w sprawie budżetu gminy Cieszko za rok 2021. Bardzo proszę, panie skarbniku, o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Cieszko w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o funduszu sołeckim Rada Gminy Cieszków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu w kwocie 23 909 003 zł określone w załączniku nr 1. Z tego dochody bieżące 23 736 763 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 172 240 zł. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 23 859 000 zł 3 zł określone w załączniku nr 2. Z tego wydatki bieżące w kwocie 22 640 000 zł 580 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 218 423 zł określone w załączniku nr 3. Paragraf trzeci. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 50 000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek. Ustęp drugi. Ustala się przychody budżetu w kwocie 500 000 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Ustęp trzeci. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 550 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek. Ustęp 4. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwy. Po pierwsze ogólną w kwocie 100 000 zł. Po drugie celową w kwocie 71 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. I po trzecie celową w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku nr 5. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 64 000 zł na realizację zadań określonych w innym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Oraz ustala się wydatki w kwocie 6 tysięcy zł na realizację zadań określonych w innym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 7. Ustala się dochody i wydatki określone w załączniku nr 6 dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwotach dochody w kwocie 268 455 zł oraz wydatki w tejże samej kwocie. Paragraf 8. Ustala się plan wydatków w kwocie 338 436 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Określa się dochody w kwocie 1500 zł z tytułu wpływów i opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Ustala się dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe. Po pierwsze dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 613 895 zł i po drugie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 145 000 zł. Dotacje określone są w załączniku nr 10. Paragraf 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 700 000 zł. Paragraf 13. Upoważnia się wójta gminy do po pierwsze zaciągania zobowiązań na cel określony w paragrafie 12. Po drugie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Treść uchwały. Dziękuję. Dziękuję jeszcze panie skarbniku. Czy ktoś ze szanownej rady chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję. Proszę oddać głos na kanał.
13 radnych było za przyjęciem uchwały. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciwny, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do, Szanowna Rado, do podpunktu C. Zatwierdzenie Panu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cieszków za rok 2021. Pana Przewodniczącego proszę o odczytanie Panu pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cieszków na 2021 rok. Tradycyjnie, jak to zawsze było, rozbito to jest na 4 kwartały. W pierwszym kwartale sprawozdanie z realizacji planu komisji za rok 2020, to się przed chwilą odbyło. Punkt drugi, kontrola wybranych przez komisję zadań inwestycyjnych przeprowadzonych przez Urząd Gminy. Punkt trzy, kontrola wybranych przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W drugim kwartale mamy taki program. Punkt pierwszy. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Cieszków za 2020 rok. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wójta gminy Cieszków za 2020 rok. Sporządzenie opinii sprawy wykonania budżetu gminy Cieszków za 2020 rok. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. I punkt ostatni, sprawy zlecone przez komisji, przez Radę. Trzeci kwartał. Punkt pierwszy, finansowanie oświaty w rozbiciu na poszczególne placówki. Szkoła Podstawowa Cieszków, Szkoła Podstawowa Pogosławsko, publiczne przedszkole w Cieszkowie. Punkt drugi, analiza wykonania budżetu gminy Cieszków za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt trzeci, realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy. I kwartał czwarty, punkt pierwszy, kontrola realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Cieszków za rok 2021, analiza projektu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2022, zapoznanie się z projektem budżetu na 2022 rok, opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021 oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2022. Podpisał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Szczepański. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo bym prosił o odczytanie uchwały pana skarbnika. Uchwała Rady Gminy Cieszków w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cieszków na rok 2021. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cieszków na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Szanowna Rado, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze dodać głos w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. Dziękuję. Bardzo bym prosił o oddanie głosu. Pan Dworiak i pan... Dziękuję ślicznie. 14 radnych jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję. W ten sposób, Szanowna Rado, zakończyliśmy podejmowanie uchwał. Przechodzimy do podpunktu 12. Interpelacje i zapytania. Czy z Szanownej Rady ktoś by chciał zabrać tutaj głos? Pan Kruciński, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta dotyczące szczepień tutaj na terenie Cieszkowa. Jak wygląda to wszystko? Czy jest jakaś rozeznanie takie na przykład, czy dzisiaj na dzieci 80-latkowie i 70-latkowie zapisali się? Jak to tutaj wygląda? Czy służba zdrowia też jest zaszczepiona? Jeśli można coś... Panie wójcie, proszę o to. Tak, proszę Państwa, służba zdrowia oczywiście jest zaszczepiona, rozmawiałem nawet dzisiaj jeszcze z doktorem Wesołowskim na ten temat. Oczywiście nie wszyscy pracownicy przyjęli już drugą dawkę, musi być, trzeba musi upłynąć określony czas, prawda, między szczepieniami, ale zaszczepieni są wszyscy i oczywiście wszyscy przyjmowali drugą dawkę we właściwym terminie. Także tutaj obaw nie ma, bo tutaj słyszałem takie plotki, że podobno nie są zaszczepieni. Są także spokojne. Jeżeli chodzi o szczepienie, jak to wygląda na terenie naszej gminy. Mamy w tej chwili jeden punkt szczepień. Jest to ośrodek Eskulat doktora Wesołowskiego, który
rejestruje i szczepi naszych mieszkańców. Ten punkt powinien sobie poradzić, ponieważ populacja w naszej gminie nie jest tak liczna, nie ma takich obrazków, jak czasami oglądamy w telewizji, prawda, że osoby starsze stoją w kolejkach gdzieś tam na mrozie czy deszczu i oczekują w większości, to się załatwia telefonicznie. No dziś się rozpoczęło szczepienie dla grupy 80+. Wedle informacji z piątku zarejestrowanych jest już większość tych osób właśnie wieku 80+. Jeszcze nie wszyscy oczywiście, no ale to też nie jest, jak wiecie, obowiązkowe i nie wszyscy może chcą, nie wszyscy może zdążyli. W każdym razie większość tych chwili jest już zarejestrowana. Od początku zaczęła się też rejestracja zapisywania tak naprawdę tych osób już w wieku 70+, z tym, że termin szczepienia jeszcze jest dla nich odległy, bo wiadomo, że tych szczepionek nie ma na tyle, aby od razu można było szczepić wszystkie grupy. Zresztą w telewizji na ten temat słyszy się bardzo wiele. Mamy na terenie naszej gminy uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób starszych, niepełnosprawnych i tych, którzy z jakiegoś powodu będą mieli problemy z dotarciem samodzielnym do ośrodka zdrowia na szczepienia. Mamy przygotowane samochody i osoby, które będą mogły przewieźć te osoby, które będą chciały zostać dowiezione właśnie i odwiezione do punktu szczepień. To już funkcjonuje. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Zgodnie z zasadami na samorządy nałożony został obowiązek właśnie dowozu i odwozu tych osób, które no, tego po prostu potrzebują, tego wymagają. Jak na razie nie wpływają jakieś informacje o tym, że są poważniejsze problemy. No mieliśmy przez chwilę problem poważny, bowiem nasz ośrodek, nasz punkt szczepień w pewnym momencie wycofał się, chciał się wycofać po prostu z prowadzenia szczepień. Dzwonili do mnie z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale pan doktor przemyślał, dał się też przekonać, udało się doprowadzić do tego, że ten punkt zafunkcjonował i pracuje. Nasza koleżanka, radna Rozaria, jest właśnie osobą, która też jest zaangażowana w szczepienia, w tym punkcie szczepień. I z tego co wiem, to właśnie dlatego dzisiaj nie ma, że w tej chwili pracuje i zajmuje się szczepieniem tych osób starszych. Oczywiście największym mankamentem w tej chwili jest to w całym kraju, że niestety tych szczepionek jest zbyt mało, bo możliwości tak naprawdę techniczne ośrodka zdrowia, możliwość zaszczepienia jest kilkakrotnie większa niż to, co w tej chwili otrzymują. Dziś, jak rozmawiałem z doktorem, miał otrzymać pierwszą porcję 30 dawek na ten tydzień. Gdyby tych szczepionek było więcej, to tak naprawdę mogliby zaszczepić kilkakrotnie więcej osób, no ale na razie tak to funkcjonuje, tak to wygląda. W naszym powiecie w tej chwili jest taka lekka stabilizacja, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, nie ma jakichś takich poważnych sytuacji. Regularnie spotyka się nasz sztab kryzysowy, na którym jest omawiana bieżąca sytuacja, podejmowane decyzje. Mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku ten sztab się spotkał 76 razy. Sami zdziwiliśmy, że jednak tyle to spotkań było. Częściej były to spotkania zdalne w większości, ale w razie potrzeby były też spotkania po prostu na żywo bezpośrednio. Także tyle. No w tej chwili funkcjonuje, myślę, ten punkt szczepień. Nie ma tu jakichś, jak na razie, wielkich problemów. I oby tych szczepionek było więcej, aby można było przyspieszyć tempo, to myślę, że nie powinno to wyglądać źle. Dziękuję. Uzupełniając jeszcze, panie wójcie, oddaję głos panu Rafałowi Bondarskiemu. Bardzo proszę, panie. A ja, panie wójcie, w sprawie dróg naszych gminnych. Pierwsza droga w kierunku miejscowości nie
nami z Strzelicka. Prosiłbym tam o jakąś interwencję, jakiś tłuczeń do być, bo już z powrotem wszystkie te dziury, które były zasypane, z powrotem się pojawiły. To jest pierwsza droga, bo mieszkańcy też mi to zgłaszali. Też tam pozwoliłem sobie tą drogą przejechać kilka razy. Dolne Czylicko, tam już jest tragedia na dzień dzisiejszy. Po tych roztopach, to same kałuże. Ja wiem, że ciężko będzie to jakoś załatwić, ale będę prosił tam o tłuczeń. Jak również miejscowość Jankowa, na samym, można powiedzieć, końcu wioski tutaj w kierunku od Państwa Obajków do Państwa Wasilewskich. Ten odcinek tam nie jest długi, tam też mieszkańcy prosili o tłuczeń, żeby tę drogę troszeczkę wyrównać. Jak jesteśmy już przy gminnych drogach, to jeszcze bym prosił, no pewnie Pan to musi przekazać informację do tej firmy, która wylewała dziurami w Jankowej, tą drogę gminną. Na tym zakręcie pierwszym od miejscowości bardzo mocno jest wyrzucany tłuczeń na drogę i to jest zakręt, jest to bardzo niebezpieczny. Pewnie też tam gwarancja obejmuje tej drogi. No jest to niebezpieczne z tego względu, że zakręt, ale ten tłuczeń po prostu jest wyrzucany z tych poboczy na tą drogę, no i jest to niebezpieczne. Kolejne pytanie mam takie, jak Państwo pewnie się zorientowali, jedną drogą to program wsparcia dla gmin miejscowości odnośnie miejscowości, gdzie były państwowe gospodarstwa rolne, tak zwane PGR-y. Wiemy, że od 4 stycznia można do 12 bodajże chyba lutego składać wnioski. Czy gmina w ogóle jest zainteresowana, czy składała jakieś wnioski w tym kierunku? I jeszcze jedna rzecz, chciałem się zapytać, jak wygląda sytuacja z tą drogą naszą tu w Czebicku od Ryneczku w kierunku Dolnego Czebicka, ten odcinek, co kiedyś właśnie był ten asfalt. Jak tam wygląda sprawa z tą drogą? Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Tak, bardzo proszę. Proszę Państwa, no, drogi rządowe, te, o których Pan Radny wspominał, wszystkie były poprawiane jeszcze w zeszłym roku. Ale pogoda, jak mówiliśmy, obfite opady śniegu, dużo deszczu powoduje, że niestety te drogi są w krótkim czasie niszczone. Trzeba je znowu naprawiać, poprawiać. Oczywiście będziemy to robić, z tym, że w momencie, kiedy trochę obecnie, ponieważ wiadomo, że gdy jest mokro, gdy jest błoto, taka praca wykonana być nie może, bo robimy tylko bałagan. Jeżeli chodzi o Jankową, tam jeszcze będą robione poprawki, troszkę jest poszerzony też zakres, nie związany z inwestycją, ale będzie tam w jednym miejscu zakręt poprawiony, będzie poszerzenie dywanika asfaltowego, ponieważ jest tam takie niebezpieczne miejsce, gdzie no, parokrotnie się zdarzała taka sytuacja, że samochody ciężarowe czy osobowe wcinając zakręt zjeżdżały na pobocze i niszczyły. To pobocze jest tam już zasypane, jest tam są wprowadzone rury odwadniające. Jeśli chodzi o odwodnienie tejże drogi i odprowadzenie do rowu. I to przy warunkach korzystniejszych będzie jeszcze zrobione, tak samo jak i w Czebicku Rynku, ta część, to miejsce, gdzie była naprawiana sieć wodociągowa, bo była tam po prostu usterka, też to jeszcze ma być uzupełnione. Jeżeli chodzi o drogę w Czebicku, na dolne, do Czebicka, dolne Czebicko, złożone są wnioski na tę drogę także. No, zobaczymy, jaki będzie efekt tych wniosków. Także wniosek złożony, jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, to będziemy to wykonywać. Jeżeli chodzi o miejscowości te OPG-owskie, takie nazwijmy, no to oczywiście jesteśmy zainteresowani. Oczywiście mamy przygotowane wnioski. Wszystkie zostały już przesłane do KOWR-u, bo on musi zaopiniować te wnioski. Te wnioski będą złożone. Ja, jak Państwo pamiętacie, nawet prosiłem, przypominałem o tym programie, prosiłem o jakieś zgłoszenia o to, czy ktoś jest zainteresowany, aby w jego miejscowości, tam gdzie był zakład rolny, jakieś inwestycje były realizowane. W każdym razie możliwość złożenia wniosków istnieje. Myślę, że ten program, z tego co słyszę, powinien być powtarzany jeszcze w przyszłości, ponieważ zapotrzebowanie jest ogromne, a pierwsza transza tych środków jest bardzo, bardzo niewielka, bo jest to zaledwie 250
kilka milionów na cały kraj. W tej chwili jeszcze wnioski, które były przesłane do KOWR-u, wszystkie trzy są już pozytywnie zaopiniowane. No i będą przekazywane, wysyłane już dalej do centrali i rozpatrywane. No, jak one zostaną rozpatrzone, to czas pokaże, ponieważ to jest trochę dzielenie włosa na czworo, bo dla przykładu w naszej gminie majątek, który był w rękach Skarbu Państwa, w rękach dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, szacuje, że wynosił ponad 100 milionów złotych, gdyby policzyć wszystkie grunty, budynki, majątek na cały kraj, a 2500 gmin, mamy 250 milionów. Także widać skalę, że jest to nasze. No, niewielka po prostu. No ale oczywiście składamy, czekamy i zobaczymy, co z tego będzie. Prawdopodobnie z tego, co słyszałem wypowiedź ostatnio w mediach, ten wniosek, czy ten program będzie powtarzany jeszcze. Dziękuję panie wójcie. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że faktycznie wójt na komisjach wspólnych czy komisjach ustawowych wspominał o tym programie dla naszych dawnych PDR-ów, o tych wnioskach i faktycznie też było to proponowane radnym, żeby składać jakieś fiszki. Z tego co wójt wspominał, że tutaj głównym celem to nasza remiza w Czeszkowie, z tego co dobrze pamiętam, i świetlica w Górach. I ten trzeci projekt w Pakosławsku, tak? Więc zajmowaliśmy się tym problemem i czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie tych wniosków. Szanowna Rado, jeszcze pan Jerzy Szczepański się zgłosił, bardzo proszę, oddaję głos. Ja z głosem do tego, co powiedział wójt na temat COVID-u. Ja jestem 70 plus, bez problemu w swojej przychodni, żeśmy się z żoną zarejestrowali. Mamy termin na 16 marca wyznaczony. To jest sprawa. A druga sprawa, to przeczytałem w głosie ministra właśnie na temat tej remizy, że gmina wystąpiła aż ponad 600 tysięcy na przebudowę remizy w Cieszkowie. Czy to... Wiesz, ta remiza już była wyremontowana, czy to... Jak wielka byłka, czy to... Kolejny etap, a pan wójta proszę odpowiadać. To nie dotyczy tego, co było robione, tylko tego, co ma być jeszcze robione. Przede wszystkim chodzi o otoczenie wokół budynku, i nie tylko bezpośrednio samej remizy, ale też części placu, drogi, ulicy Krobrego, tam przy sklepie ten plac. Oprócz tego, jeżeli udałoby się na tyle uzyskać kwotę poważną, to także remont i przebudowa, poprawienie też samego budynku, świetlicy nazwijmy ją, czy tego baru, prawda, przylegającego do remizy, no i oczywiście terenu dookoła, plac manewrowy przed strażnicą, parkingi, tereny zielone i tak dalej, bo pamiętajmy, że jest to centrum miejscowości, jest to strefa bezpośrednio ochrony konserwatorskiej, jest to teren, który powinien być zagospodarowany, wykonany i oczywiście tam, gdyby chcieć, to można by dużo, dużo większe pieniądze na to wszystko wydać, tylko wiadomo, to jest pewien zakres, tak, żeby te najpotrzebniejsze rzeczy zrobić, jak wiemy, jest tam taka sytuacja często, że dużo w domu albo musi parkować, musi być też zapewniony bezpieczny wyjazd ze strażnicy, samochodów strażackich, oprócz tego możliwość zaparkowania, czy przy samej remizie, czy przy sklepie, który jest obok, czy przy tym barze, restauracji, uporządkowanie tego terenu, raz, żeby był ładny, estetyczny, dwa, żeby był funkcjonalny, czyli że bezpiecznie można zaparkować, wjechać, wyjechać, zostawić tam samochody. Także to nie ma związku z tym, co było robione. Dziękuję. Dziękuję. Czy z szanownej rady ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, więc przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 13, wnioski i oświadczenia. Ja może na początku pozwolę sobie zabrać głos, bo wpłynęły pisma do Biura Rady. Pierwsze dotyczy sprawozdania z wysokości średnich zgodnie z artykułem 30a ustawy ustęp 4 i 5 karty nauczyciela. Przesyłam w załączniku sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopni awansu zawodowych za rok 2020 z poważeniem wójt Ignacy Miecznikowski i te pismo oddam do Komisji Budżetu, żeby się
tą sprawą zajmie. Następne pismo wpłynęło praktycznie do wójta gminy Cieszków, ale do wiadomości Rady Gminy Cieszków. Od Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie zwraca się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2021 kwotę 50 tysięcy. Tutaj też odsyłam to pismo do Komisji Budżetu, żeby zajęła się tą sprawą. Czy Szanowna Rada chciałaby zabrać jeszcze głos w tym punkcie 13 w wnioskach i oświadczeniach? Więc nie widzę. Jeśli można. Bardzo proszę. W tym wniosku, co jest tutaj, Pani Dyrektor Centrum Kultury, tam jest prawdopodobnie w sprawie umów, tam jest chyba zmiana, że ZUS trzeba właśnie teraz umów. Inne zasady pogodania umów z roślinnicowymi między innymi, to jest jeden z powodów. Może to wpływa na umocnienie ZUS-u, nie? Dziękuję, dlatego ten temat zostawiłem na Komisję Budżetu, żeby się głębiej zgłębić w tą sprawę, a wiadomo, że są przepisy się zmieniają, najniższe krajowe rosną, umowy również trzeba zmieniać, więc myślę, że tu nie będzie żadnego problemu, ale tak jak mówiłem, odsyłam to do Komisji Budżetu, żeby zająć się tym tematem. Czy z Szanownej Rady jeszcze chciałby tutaj zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Szanowna Rado, zamykam obrady 30. sesji Rady Gminy Cieszków 8. kadencji. Dziękuję jeszcze.